Na pewno bardzo trudno byłoby nam działać w podziemiu, gdyby nie nadzwyczajna przychylność, niewiarygodna czasami przychylność i ochrona ze strony ludzi Kościoła. Przede wszystkim zaczynając od tych księży parafialnych, bo ci wyżej w hierarchii mieli trudniejsze zadanie oczywiście. Ja doskonale pamiętam te liczne spotkania. Nikt nie pytał nas, skąd przyszliśmy, o nazwisko, imię czy wyznanie. Ważne było, że chcieliśmy i marzyliśmy o wolnej Polsce. Ja wtedy stosowałem również pseudonim Hubert. Podpisywałem na przykład teksty tej regionalnej komisji konsultacyjnej albo listy, które wysyłałem i przesyłano do księży, żeby przeprowadzić jakąś akcję, bo chodziło o to, żeby oni nie kojarzyli, że jakiś Karol, jakiś Hubert i ktoś tam jeszcze inny to jest ta sama osoba. Zapewne nie byliśmy aż tak inwigilowani, ale to było warto jednak wprowadzić trochę zamieszania. Ksiądz Siemiński działał, ojciec Siemiński działał w moim mieście. Przyjęliśmy taką zasadę w tych ludziach, którzy kierowali tutaj na miejscu, a tak się złożyło, że ja koordynowałem działania w skali całego regionu, podziemia tego śląskiego, z Górnego Śląska. Przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy się udzielać w tych oficjalnych spotkaniach przy kościele. Ja miałem tylko jeden czy dwa kontakty z księdzem Czarneckim, bo to było daleko od mojego miasta, więc było trochę bezpieczniej. Ale te nazwiska wszystkie znaliśmy. I ludzie, którzy do mnie przychodzili z Sosnowca, z Katowic, z Bytomia, spotykaliśmy się, to mówili, a właśnie u takiego księdza, a tam nam się udało, a tam zrobiliśmy spotkanie. Oczywiście staraliśmy się nie obciążać księży i kościoła jakimś bibułą, czy takimi dowodami rzeczowymi, ale pomoc była ogromna, trudno ją przecenić i zawsze powinniśmy o niej pamiętać. Często mamy napięcia w relacjach z Kościołem, zapewne pewien brak wyobraźni w tej sprawie jest po obu dwóch stronach, jak to zwykle bywa. Ale pamiętajmy o tym, co się wydarzyło w latach 80., jak bardzo byliśmy razem.